pan Krzysztof Kubowski. Projekt dotyczy opinii ustalenia nowego zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Jesionowej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opinii się pozytywnie. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą przebudowy i odbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, z miejscem podziemnym, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, układem dróg wewnętrznych i zagospodarowaniem terenu oraz przebudową zjazdu na dział krajowy wymieniony. Obwód 10 Boża. Skończenie z planowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym na działkach wymienionych, jak wyżej przy ulicy Jesionowej. Uzasadnienie. Przedstawiona koncepcja zamierzenia inwestycyjnego przez 2013 zakończona jest na skalę niebudzącą zdecydowanych zastrzeżeń. Teraz niezręczny jestem zawsze, kiedy jestem osobiście przeciw, a muszę napisać uzasadnienie pozytywne, no i tak było w tym przypadku. Bym się nie odważył głosować przeciw posłowi komisji jakąś o tę poprawką i wszystkim bym radził to samo. No, według mnie żaden nowy dom nie powinien stanąć tego typu na woli, ale cóż zrobić. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, uchwała nie została przyjęta.